Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 22 Ultimate Team. I w dzisiejszym materiale, no przede wszystkim, zaczniemy od odebrania nagród za Ligę Elitarną. Tam pojawi się nowy player pick, którego ja jeszcze nie otwierałem. Zaraz go zobaczycie, oprócz tego odbierzemy oczywiście paczki. I otworzymy też paczkę, a w zasadzie pick 93+. No i oczywiście pogramy sobie trochę w tej lidze elitarnej, więc zapraszam bardzo serdecznie. Smacznego, jak coś dobrego jecie. Aha, i pamiętajcie, że wieczorem o 20 dzisiaj stream, więc zapraszam również. Jeśli chodzi o te nowe tokeny, które aktualnie sobie zbieramy, to u mnie jest ich już sporo, ale wiem, że wszystkich mamy 14, więc jeśli jeszcze kilku mi brakuje i tak z tego co pamiętam, to tak, wejdźmy sobie w Objective i wiem, że tutaj jest jeszcze jeden, który muszę ukończyć, mam 1 na 4, ale muszę poczekać, aż to się oczywiście odświeży. I jeden na pewno mamy tutaj też w Silver Stars, całą grupę trzeba zrobić, żeby otrzymać kolejny. Wtedy chyba miałbym już wszystkie, byłbym na bieżąco, jeśli chodzi o te rzeczy. Ale dobra, przejdźmy w takim razie oczywiście do Division Rivals i zobaczmy, co ciekawego czeka na nas w tych nagrodach. Z tego co ja pamiętam, to ja wybierałem zawsze chyba drugą opcję, wiem, że tam jest 40 tysięcy, ale o, ta druga opcja wydaje mi się zdecydowanie fajniejsza i mamy player pick 83+, i to jest zawodnik Team of the Week lub Team of the Season, więc do, oprócz tego, że mamy jeszcze 6 paczek do otworzenia, to mamy player pick. Nie mam pojęcia, co z tego jest. Szkoda, że to nie jest tylko TOC. Jeśli to jest 83+, to mogłyby być to tylko TOC-y. To byłoby, myślę, zdecydowanie fajniejsze. Może to będzie w kolejnym sezonie. Mam nadzieję, że tak. Team of the Week, Team of the Season 83+. Zobaczmy. Jeden z 5 jest ich naprawdę sporo. I mamy tutaj Chouameni 8-7. Ale to nie jest TOC chyba, no nie? Czekajcie, zobaczmy. Chouameni TOC to jest 94, no tak, 8-7 to jest jego najlepszy inform i jest wart 40 parę tysięcy w tym momencie. Więc no ja sobie go wezmę, bo tutaj mamy 8-8, 8-7, więc weźmy sobie Chouameniego. Ale nie było TOC-a chyba, z tego co mi się wydaje. No bo Piqué to też nie jest TOC, Bowen to też nie jest TOC. Może to jest TOC, czekajcie, zobaczmy. Tak, to jest karta Team of the Season, ten 88. On jest wart teraz 67 tysięcy. Także, ale weźmy Chouameniego po prostu, bo sobie spróbuję go, zagramy, zobaczymy jak się będzie spisywał. W każdym razie, tak wyglądało jeśli chodzi o nagrody za Ligę Elitarną. Już mam sporo zagrane, bo 53 spotkania na 90. Także jeśli chodzi o sezon, to o to się nie martwię, ale teraz przejdźmy już do odbierania paczek. No i już teraz co tydzień będziemy próbowali w lidze elitarnej zdobywać ten pick. Powiem wam szczerze, że naprawdę poziom teraz czuć, że jest wysoki w Division Rivals. Wydaje mi się, że tacy zawodnicy casualowi już coraz mniej będą grali, więc zostaną ci bardziej tacy hardkorowi, tym bardziej w lidze elitarnej. Także o te 8 winów trochę się będę musiał pospinać, żeby zrobić. Aha, prawie jak Messi. No, Pavon, Messi, no podobnie. Swoją drogą, siadł mi ostatnio kupon, to wam muszę powiedzieć. Ostatni kupon, który stawiałem sobie U19 oraz Copa Libertadores. Flamengo wygrało, Palmeiras też wygrało, więc jest spoko. A my tutaj mamy Ben Yedera, Tielemansa, kurczę, no trochę foderu się przyda, ja wiem, ale liczyłem na coś innego. Zobaczmy, jeszcze 3 paczki, na spokojnie, może jakiś zawodnik w końcu poleci fajny, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę ten drop jest teraz obniżony. Mamy tutaj, oczywiście nie jest Messi, bo to nie te flary. I to jest Paulo Dybala. Ciekawe, gdzie on zagra w ogóle. To jest takie interesujące. Gdzie będzie grał Paulo Dybala? Zobaczymy. W każdym razie dwie paczki jeszcze. Dwie paczki 24 zawodników, 24 złotych rzadkich. I jest walkout jakiś dobry. To jest Suarez. Znaczy dobry, pod względem overall 88 Suarez. Foderek się przyda. Oprócz tego nic fajnego. To sobie możemy squixelować. Przydadzą się te karty do tego, żeby zrobić zaraz ten pick 93+. I czas na drugą paczkę. Ale tutaj w ogóle kart specjalnych, nic a nic. A teraz nawet walkoutu. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy te nagrody za Ligę Elitarną są nagrodami, po których powiedzielibyście wow, ja też muszę zagrać w Lidze Elitarnej, żeby mieć te nagrody. No tak średnio bym powiedział, no to jest bardziej farmienie chyba foderu według mnie i no to wszystko jest chyba niewymienne, no niestety. Farmienie foderku, no i liczenie na jakiś fart, żeby coś trafić w tym piku, aczkolwiek jak sami widzicie, no wychodzi to mocno średnio. Przejdźmy jednak teraz do SBC i zrobimy sobie to 93+.
przepalamy pierwszy składzik. No Chouameni niestety sobie za dużo nie pograł. Chyba mogłem wziąć tą kartę 88. W każdym razie musiałem dokupić tylko Ter Stegena, reszta z klubu, więc przepalamy to. Aha, Keylor Navas w ligę. No to trudno. Dobra, drugie wyzwanie też ukończone. 85 rating skład. Musiałem sobie dokupić Halera, bo niestety nie miałem już Totsa w klubie. Nie wiem, czy u was też jest taka bieda, ale u mnie naprawdę przepalane jest wszystko. No i zobaczmy. Player pick 1 z 4, 93 plus, to może być Tots, albo może być też Shapeshifter. Mam nadzieję, że to będzie ktoś zielony, byłoby naprawdę super. Otwieramy. Może ostatnio to szczęście nie było za dobre, ale może to jest ten moment, aż odwróci się to wszystko. Czy będzie zielono? Nie jest zielono. Jest znowu Haaland. No nie wierzę w to, jak chłopa trafiam ciągle. Nie ma tutaj Shapeshiftera, ale jest Modric. Modric, który w tym momencie chyba nie jest wiele wart, ale jeszcze sprawdzimy sobie, czekajcie. Luka Modric. Ile ty kosztujesz? 200k, 300? 250 tysięcy w tym momencie kosztuje Modric w Totsie. Podobno bardzo fajna karta, ale czy do mnie do środka pola taki Modric się przyda? Nie mam zielonego pojęcia, bo moich jednak zawodników, którzy mogą grać w środku, jest teraz wielu. Zresztą zaraz wam pokażę, o co mi chodzi i dlaczego taki dylemat, a nie też inny. No bo zobaczcie, w tym momencie mogę grać sobie w środku Davisem, mogę grać Bellinghamem. Także, Luka Modric. No, Zidane to jest pewniak, że będzie grał. Ale no Modric by tutaj niby pasował jeszcze w ten sposób, ale no zobaczymy. Na razie sobie zagram tym składem i będziemy widzieć, jak to będzie wyglądało. Liga elitarna trochę na później, bo teraz trzeba zagrać kwali jeszcze do Food Champions. To nie jest chyba dobry pomysł, żeby grać kwalifikację od razu na rozgrzewkę dzisiaj, ale może akurat się uda wygrać pierwszy mecz. Aczkolwiek ja powiem wam szczerze, że te pierwsze mecze to mam zawsze najgorsze. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jest źle, jakieś takie drewniane ruchy, mało kreatywnie gram. To jest zawsze mój pierwszy mecz w ciągu dnia, no nie? To wtedy jest tak dziwnie. El Sharawi, powiem wam tak, że jak gram tym gościem, to wydaje mi się, że on zostanie na stałe. I szczerze, gra mi się nim lepiej niż Atalem. Pięknie, 11 minuta, 2-0, tym razem Rodrigo. Kurczę, boję się, że jak będę statki nagrywał, a to już niedługo, to mogę go stracić. No mojego ulubionego zawodnika w tym składzie, oby nie. To był totalny farcik. To był totalny fart w tym momencie, no ale mamy 3-0. I czy to będzie Rage Quit? Tak, jest Rage Quit, więc 1-0 w kwali na szybciutko zrobione. W przerwie otworzymy sobie jeszcze pick 1 z 4, 85+. Czy tutaj będzie coś dobrego? Keylor na was wrócił, dobra, fajnie. Oj, oj, oj. Tutaj fajny składzik widzę. Jego? Do pustej? Tak jest, Davis tam wbiegał pięknie. 1-0, ale ciężko się gra z gościem, bo gra chyba na pressingu albo na agresywnych przechwytach i naprawdę szybko doskakują jego zawodnicy. Ale ładnie rozegrane. Ej, Mane na ataku. To jest chyba błąd, że go miałem tak schowanego bardziej na pomocy gdzieś, no nie? Taką kartę marnować to jednak był błąd, tak mi się wydaje. Ale pograliśmy sobie przynajmniej innymi zawodnikami, a teraz Mane może dalej błyszczeć. Mogłem podać do Mane, do pustej by miał. Ale chciałem tak idealnie po długim przypakować, no. Dobra, spróbujmy zagrać to może przed pole karne. A tu jest Maldini. To delikatny problem. I teraz cyk, o to chodziło, trójeczka, 37 minuta. Ten atak z El Sharawim i z Mane w ogóle teraz, wydaje mi się, że działa dużo lepiej. A na pewno Rodrigo jest kozakiem. 4-0, 40 minuta. Ale tak fajnie się ustawiał jeszcze ten Davis, no nie? Na lewą nogę, 5-0 do przerwy. Piękna kontra. No cóż, drodzy widzowie, drugi mecz, drugi Rage Quit, ale przepiękne spotkanie, 5-0.
Kurczę, naprawdę fajnie ten skład śmiga. No cóż, słuchajcie, w takim razie powoli będziemy się zbliżali do końca tego odcinka. Nagrody odebrane, player piki zrobione, Luka Modric na razie na ławce rezerwowych. No zobaczcie, jak ten Davis sobie śmiga. W 56 spotkaniach ma 34 bramki, 28 asyst. Aczkolwiek jak muszę grać bardziej defensywnie, to wybieram Bellingama. No on spisuje się lepiej, jeśli chodzi o defensywę. Takim środkowym pomocnikiem, który bardziej gra ofensywnie, jest właśnie Davis. Czy czasem też wpuszczałem sobie go na atak, no bo jednak gość ma 5 gwiazdek z paprzej nogi i wykończenie wymaksowane, tak samo jeśli chodzi o siłę strzałów, przyspieszenie i tak dalej. Do tego jest bardzo silny, no bo 97 siły to naprawdę mógłby śmiało grać na ataku, tylko ja wolę jednak kogoś pięciogwiazdkowego, więc Mane powraca na atak i to chyba w fajnym stylu. Ten Maradona też daje sobie radę śmiało na boku, no ale chyba najlepszym tutaj takim zaskoczeniem na plus jest El Shaarawy. 22 spotkania, 10 bramek i 8 asyst, grając na skrzydle w formacji 4-2-2-2. Słuchajcie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, ja teraz muszę sobie zagrać jeszcze jedną rzecz. Muszę dokończyć to, czego niestety nie skończę całego, czyli nie dobiję do 21 zwycięstw, ale jakieś paczki sobie spróbuję jeszcze porobić. Wam też przypominam, jak ktoś jeszcze tego nie robił, to zróbcie, bo to jest i tak do jednej bramki się gra, później automatycznie wyrzuca z meczu, więc jest git. Dziękuję za dziś, widzimy się wieczorem, mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Trzymajcie się, na razie i piona.